Wyniki eksperymentów robiły wrażenie. Jednak zrodziły się poważne wątpliwości dotyczące ich korzyści praktycznych. Nie chodziło nawet o to, że Fandorin za nic w świecie nie udostępniłby swoich odkryć państwu, Stach, pomyśleć, jak mogliby wykorzystać na broń niezbyt delikatni panowie z ochrony lub żandarmerii. Sam Erast Pietrowicz w trakcie jakiegokolwiek dochodzenia nie pozwoliłby sobie raczej na uczynienie z innego człowieka, nawet bardzo złego, przedmiotu chemicznego oddziaływania. Immanuel Kant, który twierdził, że ludzi nie wolno traktować jako środka prowadzącego do osiągnięcia celu, nie pochwalałby tego. A po roku studiów filozoficznych Fandorin uważał królewickiego mędrca za największy autorytet moralny. Dlatego też badanie kryminalistycznego problemu szczerości miało dla Erasta Pietrowicza oderwany od życia akademicko-naukowy charakter. Otwarta pozostawała kwestia etyki stosowania nowej metody w przypadku ścigania wyjątkowo okrutnych przestępstw, a także przestępstw stwarzających szczególne zagrożenie dla społeczeństwa i państwa. Właśnie o tym Fandorin w skupieniu rozmyślał czwarty dzień z rzędu od momentu, kiedy zrobiło się głośno o zamachu na przewodniczącego Rady Ministrów stoły Pina. 1 września wieczorem w Kijowie pewien młody człowiek dwukrotnie strzelił do czołowej postaci rosyjskiego życia politycznego. Wiele elementów w tym wydarzeniu wyglądało wręcz fantasmagorycznie. Po pierwsze, krwawy dramat wydarzył się nie gdzie indziej, tylko w teatrze. Na...